Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym. Szanowni Państwo, tak jak obiecywałem, dzisiaj wyjątkowy komentarz w piątek, ponieważ jutro jest po prostu cisza wyborcza, no i nie wolno. Więc wybory prezydenckie już w niedzielę, kampania wyborcza właściwie już na ukończeniu, no i warto może ją pod pewnymi względami podsumować. Doszło do tego, że mamy 11 ostatecznie kandydatów na najwyższy urząd w państwie. Niestety wszyscy w komplecie mogli się, nawet nie mogę powiedzieć, że zetrzeć, zaprezentować nam, bo to raczej była, nie była to debata, to była forma prezentacji, ale wszyscy naraz zaprezentowali się nam tak, żebyśmy mieli porównanie tylko raz w telewizji publicznej, zwanej dla zmylenia przeciwnika Polską. Szanowni Państwo, otóż podsumowanie kampanii na pewno jest takie, no mamy ten peleton 6 kandydatów, 5 pomniejszych. Zacznę może od tego planktonu, bo jako, że przez większość czasu ten obóz polityczny niezależnej prawicy, zwłaszcza obóz narodowy, funkcjonował jako ten plankton, to jest szczególnie bliskie. Jedyny kandydat lewicy w gronie planktonu, pan Waldemar Witkowski, niestety za późno dołączył do tego wyścigu, żeby cokolwiek ugrać. Mówię to ze smutkiem, chociaż nie udało mi się obejrzeć jeszcze jednego materiału, który chciałem obejrzeć z panem Witkowskim, mianowicie wywiadu u Moniki Jaruzelskiej. Czy jest to przedstawiciel normalnej lewicy, czy już tej zlewaczałej? Nie jestem w stanie w 100% wysnuć takiego wniosku. Dobrze by było, żeby kandydat normalnej lewicy się pojawił w kontrze do kandydata lewicy zlewaczałej, jakim jest Robert Biedroń, i w dużej części jest z nim również Rafał Trzaskowski. Pozostali kandydaci planktonowi, no to Paweł Tanajno, który w wyniku wielkiego nie ugra, bo 10 maja mógłby coś ugrać na kierowanych przez siebie protestach przedsiębiorców. Obecnie widać, że stracił pod wieloma względami pewną werwę, pewien efekt świeżości, który miał. Ten efekt świeżości z kolei zyskuje weteran politycznych bojów w różnych formacjach Janusza Korwin-Mikkego, pan Stanisław Żółtek, którego bonmoty, którego takie nietypowa prezencja i duży dystans do siebie zaskarbiły mu sympatię wielu wyborców. Pytanie, czy ta sympatia przełoży się na pewno na głosy wyborcze, ponieważ nie zawsze tak było, że sympatia przekłada się na słupki. Przecież Ruch Narodowy na początku swojej drogi, mówię o partii Ruch Narodowy, miał dużą sympatię w kręgach, powiedzmy, pisowskich. Skończyło się tak, że ci ludzie po prostu i tak zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie, czy ci, którzy promują i prawda, gdzieś tam udostępniają i propagują Stanisława Żółtka, czy zagłosują na niego? Bo obawiam się dla Stanisława Żółtka, że niestety nie wszyscy. Idąc dalej. Proszę Państwa, profesor Mirosław Piotrowski, niestety, którego Państwo mogli się zobaczyć, niestety nie zabłysnął aż tak jak Stanisław Żółtek w debatach, no ale jest takim kandydatem, takim człowiekiem i odwołuje się do takiego elektoratu, że on nie robi show, on stara się być kandydatem poważnym. Natomiast obawiam się, że nie przekonał do siebie zbyt dużego grona wyborców. A jest to osoba na pewno, która na zainteresowanie zasługuje. Zresztą o ile można mieć ryzyko i traktować z dystansem różnego rodzaju latarniki wyborcze, to przynajmniej w moim latarniku właśnie to profesor Piotrowski był idealnym kandydatem. To tak jako poddaję jako ciekawostkę, bo może warto się nad tą osobą pochylić. No i jest jeszcze pośród tych planktonowych kandydatów jest Marek Jakubiak, który
praktycznie niczym się w tej kampanii nie wykazał. Jego start, oskarżany przez RIZZO to, że podpisy znalazły się w sposób taki nie wiadomo jaki, że został wypuszczony przez PiS, żeby przypadkiem wyborów nie uniemożliwić w przypadku wycofania się kandydatów opozycyjnych. Trudno powiedzieć, proszę Państwa, nie będę się na ten temat wypowiadał. Natomiast Marek Jakubiak, myślę, że jego gwiazda już gaśnie na firmamencie polskiej polityki. Przechodząc do sześciu tych kandydatów najważniejszych. Na pewno bardzo słaby wynik, to już widać, znaczy oczywiście sondaże są bardzo niewiarygodne. Sondaże są robione w większości telefonicznie, co osłabia ich wiarygodność. To ze względu oczywiście na koronaświrusa, którego wszyscy się tak strasznie boją. I również wychodzi na to, że ankieterzy sondażowni się boją. Ale no, sondaże w ogóle w naszym systemie politycznym są rzeczą, co do której nie mamy nigdy zaufania. Więc mamy w tym momencie tych sześciu głównych kandydatów. Na pewno wielkim przegranym to już widać będzie Robert Biedroń. Robert Biedroń, któremu elektorat zabrał w dużej mierze Rafał Trzaskowski. I Robert Biedroń musi się bardzo postarać, żeby osiągnąć wynik lepszy, aniżeli 5 lat temu Magdalena Ogórek. Może wystawienie Roberta Biedronia, kandydata lewicy zlewaczałej, lewicy obyczajowej, gdzie już na przykład myślę, że dużo lepszym kandydatem dla lewicy byłby chociażby Adrian Zandberg, który no oczywiście w partii Razem są obecne w te wątki, powiedzmy, obyczajowe, tak? Ale no, Robert Biedroń jest politykiem, który praktycznie swoją karierę polityczną zbudował na tylko jednym fakcie. Na fakcie posiadania takiej, a nie innej orientacji seksualnej. W elektoratu, zwłaszcza tego starego elektoratu SLD, moim zdaniem jest to osoba po prostu nieakceptowalna. Może się mylę, ale tak to przynajmniej wygląda, kiedy się rozmawia z ludźmi, widzi się słupki, rozmawia się. Zresztą ten elektorat starego SLD może też w dużej mierze po prostu głosować na Andrzeja Dudę. Ten elektorat socjalny, bo ten segment Prawo i Sprawiedliwość bardzo dobrze zagospodarowało. Na pewno kampania Władysława Kosiniaka-Kamysza też ucierpiała w wyniku wymiany kandydata Platformy Obywatelskiej na Rafała Trzaskowskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz mógł liczyć na zagospodarowanie elektoratu centrowego, zwłaszcza po tym, jaki sukces, bo to jest sukces, osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach, kiedy odbiło się od dna wyborczego. Niestety Władysław Kosiniak-Kamysz uzyska na pewno gorszy wynik, aniżeli Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast będzie to na pewno progres w stosunku do kandydata sprzed 5 lat, pana Jarubasa. Będzie to wynik przyzwoity. Z pewnością. Oczywiście Polacy zawsze mogą nas zaskoczyć. Wielką niewiadomą pozostaje wynik Krzysztofa Bosaka. Widzimy oczywiście, że przychodzą duże grupy wyborców na spotkania Krzysztofa Bosaka, że skupia on duże zainteresowanie społeczne, ma dojście w końcu do mediów, ale przypomnę, że przecież na spotkania z Januszem Korwin-Mikke też przez wiele lat musiano wynajmować hale sportowe. Nie przekładało się to na olbrzymi wynik. Ja ostrzegam tylko może, żeby w wypadku Krzysztofa Bosaka nie pompować balonika. Ja, proszę Państwa, jestem kibicem sportowym i bardzo często to się obserwuje, kiedy startują Polacy w jakichś zawodach. Co prawda akurat raczej nie jestem jakimś zażartym kibicem piłki nożnej, ale na przykład w sportach zimowych, w biatlonie, skokach narciarskich mamy pompowanie balonika, który w 90% przypadków
pęka z hukiem, kiedy się krzyczy idziemy po medal, tego medalu ani jednego nie ma. Więc spokojnie, bo Krzysztof Bosak równie dobrze może osiągnąć wynik na przykład dwucyfrowy, równie dobrze może osiągnąć wynik rzędu 5%. Tego nie wiemy. Tego absolutnie nie wiemy. Pozostaje już tylko kandydatów trzech. Szymon Hołownia, kandydat obywatelski posądzany o związki z różnego koloru służbami, co widać w pewnej mierze po składzie jego sztabu, na pewno nie będzie takim kandydatem tego rzędu wartości, którym by chciał być. Kandydatem kogoś na miarę Pawła Kukiza sprzed 5 lat, tych 20% elektoratu buntu. Myślę, że osiągnie te kilkanaście procent, bo jednak pompowanie przez media odnosi skutek. Pytanie, czy rzeczywiście to odniesie skutek w sytuacji polaryzacji takiej silnej Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda. Bo chyba dla wszystkich jest oczywiste i jest to, można to już powiedzieć dzisiaj z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że do drugiej tury wejdzie Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda i następne dwa tygodnie to będzie korowód ukłonów, no oczywiście Trzaskowskiego do elektoratów opozycyjnych, elektoratu lewicowego, elektoratu Hołowni, być może również Kosiniaka, a Andrzeja Dudy do elektoratu Krzysztofa Bosaka i planktonowych prawicowych kandydatów. Wiem jedno, głosowanie na kandydatów lewicy, na głosowanie na kandydatów tych dwóch głównych jest dramatycznie szkodliwe. Reprezentują oni ten sam układ geopolityczny, ten sam układ ekonomiczny. Jest to kłótnia w wielkiej rodzinie proatlantycko-liberalnej. Bo przecież osiągnięcia PiSu na polu socjalnym nie przekreślają tego, że w imię sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi chodzi na pasku amerykańskiej ambasady. I dotychczasowa praktyka też świadczy o tym, że inne obozy chodziłyby czy to na pasku przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, czy to ambasady Republiki Federalnej Niemiec, tak dalej. Proszę Państwa, warto na pewno pójść na wybory. Głosy również pojawiające się w obozie nacjonalistycznym, nawołujące do bojkotu wyborów, są moim zdaniem szkodliwe. Proszę Państwa, nieobecni nie mają głosu i być może źle się stało, że ta strona nacjonalistyczna, mówię taka twarda nacjonalistyczna, nie mówię tu o partii Ruch Narodowy, bo wbrew pozorom na prawo od Ruchu Narodowego jest sporo miejsca i sporo organizacji, nie jest tylko ściana, to proszę Państwa, jest to jest błędem, że te organizacje nie podejmują próby wystawienia własnego kandydata. Oczywiście można się obrażać na to, że polityka w obecnym wydaniu liberalno-demokratycznym jest zgniła i w ogóle jest to strata czasu. Natomiast tak jak powiedziałem, nieobecni nie mają głosu i choćby start, w którym ja uczestniczyłem w jesienią 2018 roku, który plakat widać za moimi plecami, wiadomo było, że Akcja Narodowa do samorządu raczej się nie dostanie, ale była to świetna okazja do promocji naszych nazwisk, do promocji naszych osób, naszych działaczy, naszego środowiska i okazja do promocji pewnych idei, które ze sobą niesiemy. Wybory ogólnopolskie są jeszcze bardziej polem do niesienia takich idei. I na przykład przecież Stanisław Żółtek prawdopodobnie dołączy do Konfederacji, pomimo że został, że no nie doszło do porozumienia. Różne krążą o tym wersje. Myślę, że nie czas i miejsce o tym mówić, ale na fali tych swoich osiągnięć wyborczych, które jeszcze w 2019 były bardzo skromne, bo to rejestracja listy w dwóch okręgach do Parlamentu Europejskiego, rejestracja jedynej listy prawicy Rzeczypospolitej do Sejmu, to było niewiele, ale teraz jak widać upór się opłacił i Stanisław Żółtek musi być doceniony przez swoich konkurentów politycznych, czy wręcz oponentów z Konfederacji, z którymi przecież kiedyś współpracował, a z którymi się rozszedł.
Więc na pewno warto iść na wybory. I na pewno warto oddać głos na kandydatów niezależnej prawicy, na, czy to na profesora Piotrowskiego, czy to na Krzysztofa Bosaka, czy na Stanisława Żółtka. Kolejność jest w moim odczuciu nieprzypadkowa. Profesora Piotrowskiego i pana Żółtka mogliście państwo zobaczyć dwukrotnie na antenie. Jeszcze przez ciszę wyborczą można ewentualnie te programy sobie odsłuchać. Proszę państwa, cóż, policzmy się przy urnach wyborczych. Policzmy się przy urnach wyborczych, bo tak jak powiedziałem, jest duży wybór. Jeśli komuś nie odpowiada zbytni liberalizm gospodarczy Krzysztofa Bosaka, ma katolickiego kandydata profesora Mirosława Piotrowskiego. Jeżeli, no odnosząc się znowu do Krzysztofa Bosaka, bo jest on najsilniejszym kandydatem z tego punktu, jeśli jest dla kogoś zbytnim socjalistą, chociaż to raczej osoby z obozu takiego radykalnie wolnościowego by tak powiedziały, może zagłosować na Stanisława Żółtka. Jeżeli komuś w ogóle nic z tej grupy nie pasuje, a nie wiem, bardzo lubi wytwory browaru z Ciechanowa, może zagłosować na Marka Jakubiaka. Chociaż tego akurat nie polecam, bo dla mnie droga polityczna tej osoby jest dziwna. W każdym razie warto iść na wybory, warto zagłosować przede wszystkim nie na zasadzie, nie słuchać tego bajdurzenia różnych ekspertów, którzy nam mówią o niemarnowaniu głosu. Proszę państwa, słyszeliśmy to przez wiele lat. Przez wiele dziesiątków lat obóz niezależnej prawicy atakowano tym argumentem. Nie rozbijajcie, nie marnujcie głosu. Jeszcze przypomnę, że w piątek przed wyborami parlamentarnymi Gazeta Polska wzywała Konfederację i Kukiz 15 do wycofania się z wyborów, bo nic nie osiągną. Proszę państwa, w sumie Konfederacja osiągnęła 11 mandatów, Kukiz 15 na listach PSL-u zdobył 6 mandatów. Czy to jest nic? Nie, moim zdaniem to jest coś, co daje możliwość realizowania pewnej polityki. I proszę państwa, warto naprawdę oddać głos w tych wyborach i oddać go zgodnie ze swoimi przekonaniami, a nie emocjami czy medialną propagandą z tej czy innej strony. Proszę państwa, to tyle, bo już się rozgadałem, planowałem ten komentarz na 15 minut. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają naszą pracę. Jak widzicie, trochę jest inny obraz dzisiaj, bo to jest nowa kamera, dzisiaj postanowiłem ją przetestować. Ona oczywiście nie jest tak oszałamiająca jak ta, z którą nagrywamy, tylko że tamta kamera nie jest naszą własnością, jest wypożyczona, a ta już jest naszą własnością i będziemy jej używać głównie do jakichś tam wyjazdów, nagrań w terenie. To jest niby niewiele, ale no, proszę państwa, musimy budować tą naszą stację drobnymi kroczkami i mam nadzieję, że takie kroczki zostaną poczynione. Proszę państwa, na tym kończymy. Zachęcam jeszcze raz, idźmy do wyborów. Postaram się zaraz po wyborach jakiś jeszcze komentarz wyprodukować i będzie dużo, dużo nowych materiałów w najbliższych tygodniach na Chrobrym Szlaku. Zachęcam do śledzenia i zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami, które tematyki wyborczej dotyczą. Jest ten czas refleksji, sobota. Jeśli jeszcze państwo nie jesteście zdecydowani, to można obejrzeć, czy to wywiady z kandydatami, czy to rozmowy z publicystami i z ekspertami na temat tego, co się w naszym kraju dzieje. I może jeszcze zdążycie państwo sobie wyrobić pogląd na to, bo nie można, jak mówił świętej pamięci Andrzej Leper, nie oddawaj Polski walkowerem liberałom. Czołem Wielkiej Polsce!